Zobaczcie, O, jak ładnie matko. widać zza Poświata. chmur i po świata i wszystko. I chmury stoją. Ja kiedyś tak UFO nagrałam. Ale Taki księżyc pięknie. nagrywałam. Zobaczcie te chmury. No. Cześć, cześć, witajcie. Słuchajcie, czemu ja w masce po domu? Ja na ulicy w masce nie chodzę, tylko udaję, że chodzę. Czemu? Bo nasz jednorożec normalnie, Ewa, przysłała nam maseczek bez liku. I ja mam morę do spodni, akurat dzisiaj dżinsy założyłam. Jaka szkoda. I tak, mamy tych maseczek mnóstwo i mamy ciemne moro, które mam, już zaadaptowałam, mają cienkie gumki, dobrze mi się to nosi. Ale słuchajcie, mimo wszystko, sorry, to nie jest moja ulubiona strategia. One w ogóle są takie malutkie jakieś. Mamy jasne moro, to Dorota adaptowała, tak? Dorota jasne moro chciała. Mamy ciemny bez ozdobników, to jest dla Grzegorza. Ja zaadaptowałam ciemne z ozdobnikami. Uwaga, będę zakładać. Ucho. Spoko. Jednoręki bandyta prawie wszedł. O, tu, tak, tak. Proszę. O, proszę bardzo. Ja Jaka stylówka? Ja zaanektowałam tutaj po prostu. To stylówka to będzie. No. O, już zaparowałam. To jest to. Także tam zaanektowałam. Po czym jeszcze. To już mamy takie anektacje, że wiemy, co ja już swoje zakładam, Doroty nie ruszam. Nie widzę się. Ale jest jeszcze taka, proszę, różowa, to taka, chyba Doroty pięknie. Do włosów będzie. I proszę, te wybory jest, do koloru, jeszcze pani jest Anno. Taka, nie, też jej nie założę, bo też Dorota chciała. Ale nie, ja mogę wziąć po prostu te dwie, kochana moja. A ja 15? A ty możesz, no co, to będzie dla Grzesia, ja nie miała no teraz. Co ty. Proszę cię bardzo, przecież. Nie mam tyle gąb, ile mamy maseczków. No widzisz, że my się nie będziemy o maseczki kłócić. Kochana. Będziemy. Ja będę chciała Jetta, a ty nie i co w ten czas. To ci odkleję Jetta od lusterka i sobie przykleję. Dobra. Nie. W każdym razie. Wiecie się co? Wykupiamy. Po pierwsze, to jest trochę paranoja, to chciałam powiedzieć, a po drugie, i tak trzeba nosić, więc tak. Bo do tej pory to ja miałam te, co Dorota uszyła. A po trzecie. To jest bardzo ładnie odszyte. Bardzo ładnie. Sprawdzam odszyte. Okiem fachowca. Bardzo. I tu jest nawet ładnie ten. Odszyte, odprasowane. Mi się to ja wiem, jak też. Ja prasowałam. I o. Wiem, jak to się tutaj. Maseczki oddorotowe. Musisz mocno te. Aha, to są te takie. Trzypiętrowe, jak ja to mówię. Trzeba się na ten. Mam nadzieję, że to już. Tylko znaczy maseczki inaczej, ja będą. Mam w torbie, ale po prostu chodzę po ulicy bez, bo mnie to. Ja się po prostu jakim się żygać zachciało, wdychając swój własny dwutlenek nieświeżego węgla, to stwierdziłam, że po prostu. Dwutlenek nieświeżego. Sorry, nie będę. No noszę, bo noszę, noszę, tak. No bo musimy. Bo musimy. Jakby mnie ktoś zaczepił, tak mam, tak właśnie się zeżygałam, dlatego zdjęłam. Ale odszyte normalnie, są, wiesz, to jest normalnie koronkowa robota, bardzo ładnie. Ja myślę, że to weźmiemy, żeby mi się nie popotoliły. Tą to muszę wybrać w ogóle, te weźmiemy jako weźmiemy, a tą włożę do torby i będę udawać, że mam maseczkę. Tak właśnie zrobimy. Także dziękujemy. Czekaj sekundę. No, czekaj, nie, bo też. Chciałam powiedzieć. Poczekaj. Dziękuję. Poczekaj. Masce. Poczekaj. Tak, proszę bardzo. Dziękujemy. Poczekaj, bo mnie ostrość nie łapie. O, pasuje na... idealnie do włosów. Idealnie tak, pasuje do włosów. No. Takież dzisiaj niespodzianki maseczkowe. Tak jest, ślicznie dziękujemy. Że się będziemy w stylówę. Stylówę szara taka. I dosyć wygodna, bo te gumki nie ciągną. Bo te grube gumki, one takie są. To i uszy mi tak. A te gumki są spoko. Maseczki. A ja bez maseczki, bo jestem protestantka.
No, siedzimy sobie znowu na rynku i nie opalamy się, bo jest za chłodno, ale trochę mi w kargę grzeje, więc jak się na balkonie opalam tu, to teraz się opalam tam z tyłu. I pozdrawiamy widzów. Tu jest piekarnia i nasz kościół. Patrz, 100 lat temu odremontowany na jasno, ale ciągle wygląda nieźle. Nie? Tak, tak, bo zostawione takie te czerwone tego. Tutaj. Wcale nieźle. Taka bryła ładna. No, bryła ładna. Kiedyś ładnie budowali jakieś pokraczki takie, tak. O, taka pokraczka. Tylko budynek, no. Złote proporcje, kolumnady i takie tam. A i wreszcie mogę coś do was pogadać, bo policja idzie bez maski. Bo nie ma światła, znaczy słońce nie razi. Plac kościelny, wielkie drzewo. Znaczy się zawsze tu się kasztany zbierało. I bez. I teraz wchodzę w słońce, ale nie jest źle. Ciepło, fajnie i do przodu. Hej ho, jest godzina 22, ja dopiero wróciłam od księgowej, zrobiłam program i nadszedł czas, żeby w dzisiejszym dniu zrobić po prostu obiad. Także schodzę na dół, idę frytkę zgarnąć, a mam ten schabowego i surówki. Tak, 22, tak, obiad, tak, nie było kiedy, tak. Czasem tak się zdarza, także, tak, a kotek co? Kotek spał na kanapie. O, tam. No, no. Dziwne. Też tak myślę. Takiego cydru jeszcze nie piłyśmy. Surówki będą, kotlety leżą, ale cydr też będzie. Piątek, piąteczek, piątunio. Proszę bardzo, Dorota od rana włącza radio. Radio 20 sekund, stopa. Na chwilę. Ja siedzę przy waszych diagnozach, ale jest tak ciepło, że już jestem przygotowana do w razie co wyjścia na balkon, ale na razie robota najpierw, potem przyjemność chciałam powiedzieć, ale wiem, czy leżenie na słońcu to taka wielka przyjemność. Trochę tak. Szczerze wam powiem, że po opalanku czułem wykończony, ale idę, bo kot głodny na schodach czeka. Tak, ja wiem wszystko. Głód doskwiera na pewno bardzo. Przede wszystkim trzeba dać kotu, a drugie przede wszystkim trzeba... O, trochę czerwona jestem. Trzeba podlać roślinki i wystawić, bo... Nie są wystawione. Dobra, idę kota nakarmić. Tak, o tobie mowa. Pierwszy obowiązek Rzeczpospolitej. A my tu mieliśmy bliskie spotkania trzeciego stopnia. O, o, o. Gdzie uciekasz?
Tu mamy kota. Tu mamy pieska. Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Co się stresuje, kot? No zobacz, tam jest piesek. Aż sapie. Tak się chce z tobą przywitać. Gdzie jest piesek? Słuchajcie, nagrywam dla was test maseczek z Actiona. Właśnie w takim stanie jestem. A maseczka była taka. No dobrze, no będzie teścior. Była czarna, jestem białym Mikołajem. Z grubą warstwą czegoś na twarzy. Spoko. Godzina pierwsza na zegarze, więc najwyższy czas na śniadanie. Rzodkiewka, mięsko, serek na bułeczce. I pomidorki. Koktajlówki. Ja umyłam się, ubrałam, nakremowałam, nabalsamowałam. Jestem, ale pokażę wam mój outfit. Tylko odłożę telefon i ciuchy balkonowe. Mi się trochę tak teges. Jak będzie porówno, to będzie ładnie. Outfit fajny, wygodny, luźny, lekko prześwitujący, ale damy radę. Już wam pokazuję. Świecę się kremem. O, słuchajcie. Założyłam sobie tą bluzkę, którą kupiłam w Kiku. Tak jak mówiłam, to jest koroneczka, luźne rękawy, dekolt, który można układać na różne strony, więc to jest w tym fajne. A do tego mam krótsze spodenki, bo jest ciepło. Oczywiście kroksy są po prostu po domu, tak? Czyli mamy luźny outfit i lecimy na miacho. Super. Mnie się podoba granat do granatu. Nie? Granat do granatu. Bluzka, rękawy. Wszystko się dzieje. Można zrobić tak. I stanąć. I nic się nie odznacza. I dekolt fajny. Taka łódeczka. Dość duża. Co ja bardzo lubię. Nie wiem, jak wam to pokazać. Jak one to robią. O. Działamy. No, a my znowu na spacerze, tym razem w trochę głośniejszych okolicach. Cześć! Dorota coś grzebie. Dorota coś grzebie. Jesteśmy koło szkoły, dochodzimy do głównej ulicy, ale może pójdziemy zobaczyć całkiem w drugą stronę, jakie tam są domy, bo trzeba okolice poznać. Zobaczcie, mamy stary drewniak i przepiękny bez. No to mieliśmy taki dziki, a ten jest super. A jakby ktoś chciał mieszkać koło czeremchy, czyli koło wiśni, dzikiej zresztą, już bardzo sprzedam Hogwart. No, kawałek domku jest. Długi drewniak. A tutaj zobaczcie, moi kochani, jaki Hogwart. Zacny. No i lasy. Moi kochani, właśnie znalazłyśmy przypadeczkiem dom seniora, więc jakby jakieś jednorożce w stadzie za lat 50, to zapraszamy, będziemy mogli robić wspólne sabaty i zloty. A tu jest Pietrynka właśnie, to jest mojej koleżanki, siostry knajpunia, ale no wiadomo, że to wszystko teraz no pozamykane. Tak to jest. Ale ładnie ogarnęli, super. Podoba mi się. No i domek trochę jak góralski. Już znam sentyment do miejsca, w którym mieszkam teraz. Wszystko mi się wyjaśniło. Właśnie na to wpadłam. Urocza, sprzedam. Sprzedam. I co na ten czas? Słuchajcie, znalazłyśmy lody. Flary. Mam, posiadam loda z posypką Kitty Cat. Ale co ważniejsze, znajdujemy się niby centrum,
Tu jest taka super knajpeczka Jagódka, którą bardzo często będziemy odwiedzać, jak zostanie otwarta. A tu są właśnie te lody. To też jest Ala chodnik i tam jest też taki piękny dom. Tam gdzieś ktoś rżnie albo kosi, jedno z dwóch. Drzewa są super, nie? Takie morskie, piękne, no. Dla wydma. Przepiękne one są. Była chyba jakaś aleja lipowa. Wszystkie mocno obcięte krzakczory. Ale to zaraz wypuści wszystko i oszaleje. To będzie super pięknie. O, zobacz, no grajdonek. Jaki śmieszny. Super jest. No. Przy kościele już mam. Aha. Zobaczcie, jakie czasem straszące rzeczy są. Piękne, z takim przejściem. I tutaj kawałek, tam przejście, kawałek drugiego domu. Ale naprawdę klimat, powiem wam, niesamowity. Jeszcze resztki firanek. Jakby to ktoś wziął i wyremontował, wow. Po prostu wow.